Witam Was serdecznie w naszej nowej sesji zajmującej się dzisiaj PDF portfolio. Co to jest PDF portfolio? PDF portfolio to jest jeden PDF, który ma w środku wiele, wiele różnych formatów. Do tego stworzyłem taką małą prezentację. Chodzi tu o kreatywną wycieczkę. Jak widzicie, otwiera się to wszystko w Akrobacie. Możecie to też otworzyć w normalnym Adobe Reader czy nie potrzebujecie żadnego pro, żeby to oglądać wystarczy lider. I mamy tutaj jako, jako pierwszy punkt naszej wycieczki, kreatywnej wycieczki. Mamy tu mamy plakat, czyli witamy was plakatem już kreatywnym takim plakatem. Możemy też zobaczyć gdzie ta nasza wycieczka ma tak jakby prowadzić. Do tego stworzyłem małą mapkę, także z komentarzami, gdzie będziemy jechać, co będziemy tam robić. Do tego dodałem wideo jako taką małą zachętę no co będziemy robić, gdzie będziemy jechać to wszystko jak widzicie znajduje się właśnie w jednym PDF-ie do tego stronka internetowa stworzona właśnie przez Photoshop Elements Photoshop Elements tu widzimy też nasze fotki, które się tutaj przesuwają pokazują nam gdzie chcemy jechać to też jest plik HTML który prosto jest otwierany właśnie w naszym portfolio. Tu też dodatkowe informacje w formacie doc czyli Word. Mogę na to nakliknąć dwa razy i otwiera się opcja otwórz ten plik. Tak ten plik się otwiera oczywiście prosto w moim edytorze i widzimy, witajcie moi drodzy, wkrótce wyjeżdżamy, spotykamy się rano przed ratuszem i tak dalej dalej wasi organizatorzy tutaj dodatkowe informacje które są transportowane właśnie w tym w tym naszym portfolio i nasza baza inspiracji czyli strona Kreatywny Bazar tu też możemy zobaczyć co jest w tym Kreatywnym Bazarze nowego, jeżeli nie znajdzie zapraszam was na tą stronę tu możemy zobaczyć wiele, wiele trików, wiele, wiele informacji, jak stworzyć właśnie kreatywne rzeczy. Tą stronę tak by ściągnąłem z internetu, także używając właśnie naszego akrobata. Pokażę później, jak to działa, jak to możemy zrobić i wmontowałem właśnie w nasze portfolio. Do tego mała tabelka Excela. Otwieramy właśnie ten Excel i widzimy: uczestnicy mogą wpisać swój adres, temat, czy mają własny sprzęt, czy potrzebują dodatkowy sprzęt, swoje własne uwagi. Wszystko mamy właśnie w tym portfolio, by też się można zgłosić. Właśnie tutaj mamy mały e formularz online, gdzie możemy podpisać, gdzie możemy wpisać swoje daty, gdzie możemy wpisać, czy posiadam własny sprzęt, czy mogę dostępnić sprzęt, potrzebuję sprzęt, oczywiście, mam nowe pomysły i tak dalej. No, i oczywiście nie możemy zapomnieć o naszych fotkach, naszych już zdjęciach, które zrobiliśmy, które będą częścią naszej kreatywnej wycieczki. I tu widzimy wiele zdjęć, także malowaliśmy, także światłem. To było ostatnim razem, lecz teraz chcemy stworzyć jeszcze więcej. Więc tutaj, wszystko właśnie w naszym portfolio. Teraz jest pytanie: jak stworzyć takie portfolio? jak można wszystko spakować tak, żeby wysłać nie wiele wiele różnych plików, tylko jeden plik właśnie PDF, który możemy potem udostępnić naszym właśnie e, uczestnikom naszej wycieczki, czy możemy to dołączyć do wiadomości e-mail, lub użyć usługi Adobe Send Now, którą możemy po prostu tak wysłać to do wielu 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 e, uczestników. Zaczynamy, może właśnie plakatem. Zacznijmy plakatem. Zobaczymy jak ta kreatywna wycieczka jak ten plakat stworzyć. Do tego przechodzę właśnie do naszego Photoshop Elements. Gdzie możemy organizować właśnie nasze zdjęcia, możemy edytować, możemy tworzyć różne różne prezentacje. Tu musimy oczywiście ściągnąć, importować nasze zdjęcia, dlatego przechodzimy do um, opcji Plik i przechodzimy tutaj z plików i folderów. Otwiera się nasz folder. Możemy wybrać, które zdjęcia otwieramy. Tak, otwieramy wszystkie zdjęcia. I jak widzieliście, jedno zdjęcie mnie zafascynowało, bardzo mi się podoba właśnie to zdjęcie. I z tego zdjęcia chcę stworzyć właśnie ten nasz taki mały plakat. Tutaj przechodzę do opcji popraw. I mam tutaj pełną edycję zdjęć. Po prostu chcę przejść do tej photoshopowej wersji właśnie naszego Photoshop Elements. Mamy właśnie to zdjęcie. Hmm, może dodamy tutaj tło? Tutaj sobie wybrałem takie jedno tło, które mnie trochę zafascynowało. Naciskam na to tło. Występ laser dym. Dobrze. Pokaż pliki zaznaczone. To jest ta opcja, którą potrzebuję. Robię drag and drop, by tak, by to sobie tutaj dodać. O. Powiększam naszą fotkę. Tak, może to całkiem dobrze wygląda, tak jest. Możemy oczywiście zmniejszyć krycie tej fotki, żeby ona była taka trochę bardziej przyroczysta, możemy też, ale, ale dodać um, różne opcje do tego, łagodne światło, ostre światło, mi się wydaje, że to ostre światło to najbardziej pasuje właśnie do tego, także przechodzi ta jakby jedna warstwa w drugą warstwę takim opcją ostre światło. Dodajmy także może tekst, kreatywna wycieczka przesunę może ten jeden napis w tą stronę. Kreatywna wycieczka. O, może tak. Tak najlepiej wygląda. Jak widzicie, wybrałem font Litos Pro, który najbardziej mi pasował do tego 48 punktów. To tak najlepiej wygląda. I do tego styl, by dobrze by było, gdyby jakieś dobre dobry styl do tego wybrać, e, możemy cienie dodać, poświaty, stożki, widoczność, ja tu biorę właśnie jakiś taki styl dosyć prosty, lecz akurat pasujący do tego kreatywna wycieczka, to tak najlepiej wygląda, fantastycznie, to jest to, co potrzebuję, więcej nie musimy w tym robić, zapisujemy oczywiście plik em, jako tutaj w naszym katalogu, w naszej kreatywnej wycieczce, może w pliku dodatkowe, to by było całkiem dobrze. Plakat już tu miałem, napiszemy plakat nowy. Świetnie, z warstwami zapisujemy, tak jest. Jedna wersja jest zapisana. Może zapiszmy to też dla internetu, żeby to nie było takie ogromne, na razie to mamy duży, duży plik A4 nawet, chyba. E, może zapisz, zapiszemy tutaj sobie plik w e, 25% tej wielkości, którą mamy. Widzimy od razu zmniejsza się wielkość na 190 KB, 200 KB. Jeżeli zapiszemy to w GIF-ie, a w JPEG-u to nawet 86 KB. Całkiem, całkiem fajne. Jakość może być wysoka. Tak, zapisujemy. Tutaj kreatywna wycieczka, plakat, nowy JPEG, tak się ma nazywać. Klik, wszystko jest zapisane. Świetnie. Więc pierwsza opcja, tak jakby zrobiona. Następne, przechodzimy do naszej mapki. Jak zrobić taką mapkę? Zawsze jest pytanie: skąd ściągnąć? Jak zrobić? Ale my przecież mamy nasz Photoshop Elements. Przejdźmy tutaj do organizera, tak jakby. Możemy wybrać dowolne zdjęcie i mamy przecież funkcję Udostępnij, gdzie mamy albumy online. Bardzo lubię te albumy online, ponieważ one mają fajne takie wyglądy, takie designs, jak to się fajnie mówi. Mogę powiedzieć eksportu na twardy dysk, użyć, mogą użyć showcase, ale eksportu na twardy dysk jest całkiem, całkiem fajny. Następne, jak się to ma nazywać, ten nasz, nasza galeria. Tutaj powiem, wycieczka kreatywna, tak jest, gotowe. I on robi podgląd. I jak widzicie, jest tutaj dużo możliwości, jak ta galeria ma wyglądać, z takimi kulami, obrazami i tak dalej. Bardzo, bardzo pięknie. Lecz to, co mi się bardziej podobało, to jest właśnie. Ta mapka, ponieważ na tej mapce mogę zaznaczyć, skąd jedziemy. Jedziemy tutaj na południe, może nad morze, do Włoszech, Hiszpania, kończymy na Francji. To mi się tak bardzo podoba, tak może to wszystko wyglądać. Tylko teraz, jak, jak to przesunąć tak, by przekopiować do naszego akrobata, czy nawet do naszego portfolio? I tu robię trik. Na pewno widzieliście przycisk Print lub Drukuj na Waszej tastaturze. Naciśnijcie po prostu ten przycisk. W tym momencie robicie screenshot Waszego monitora. Wszystko to zapamiętuje się w pamięci. Przechodzimy do naszego akrobata. Tutaj używamy opcję Utwórz, Plik PDF ze schowka. Jeżeli otwarliście akrobata, to możecie też wejść w Plik, Utwórz, Plik PDF ze schowka. Otwieramy tą opcję i widzimy, a tu jest właśnie nasz, op, nasza opcja właśnie jest w tym, tam jest schowana. Pięknie, teraz byśmy musieli to oczywiście jakoś obciąć, jakoś dostosować, sformatować, żeby to lepiej wyglądało, dlatego przechodzimy do opcji narzędzia i tu mamy opcję kadrowanie. Opcją kadrowanie możemy sobie właśnie tak przyciąć to nasze zdjęcie, widzimy taką małą ramkę, i naciśnijmy Enter, wyjdzie bardzo dużo opcji, ale wszystko jest w porządku w tym momencie. I jest wszystko zrobione. Pięknie. Także dodaliśmy właśnie naszą mapkę. Możemy dodać kilka komentarzy, na przykład tutaj opcję: tu startujemy. Tak, to napisał Marek. Następna opcja: możemy mieć tutaj e, plaża i słońce. Tak jest i doda możemy dodawać sobie jeszcze więcej tych opcji. Lecz zapiszmy to w jakimś małym formacie dlatego idziemy na plik. Zapisz jako i tu możemy sobie zapisać to jako PDF o mniejszej wielkości. W tym momencie będzie zapisany e, zoptymalizowany tak jakby tak to robimy mapka napiszemy mapka nowa żebyśmy mieli tak nowy plik. Tak, zapisujemy to jako mapka nowa, i tu możemy wybrać sobie, jaką wersję ma, ma mieć tak jakby nasz akrobat. E, może wiecie, są oczywiście akrobat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, najnowsza wersja jest 10. Zapiszmy to w wersji 6, będzie to dosyć mała, mały PDF, ok, wszystko jest zapisane, wszystko świetnie, mamy to, tak jakby stworzone, pięknie, więc mapkę mamy zrobioną. Dodamy ją później do oczywiście naszego portfolio. Teraz zajmiemy się oczywiście, powiedzmy, naszym wideo. Wideo tworzymy oczywiście w Premiere Elements. Może paru z was się zajmowało oczywiście Premiere Elements. Ja bym powiedział: e, przejdźmy właśnie do Premiere Elements. Tutaj mamy w moich w programach: Mam Premiere Elements, otwieram Premiere Elements. Tam już zrobiłem mały projekt, ale zrobimy sobie nowy projekt w tym momencie. Jak widzimy, możemy też odkryć nowe funkcje e, lub zaczerpnąć wiedzy właśnie o Premiere Elements, ale przejdźmy właśnie sobie tutaj do nowej wersji Premiere Elements. Tak, i e, e, Premiere Elements pyta się, jaki ma nazywać mój projekt. Tutaj jest kreatywna wycieczka. Tak, wszystko jest ok. Zapisujemy. I oczywiście musimy jakoś pobrać te nasze materiały. Na razie nie mamy żadnych materiałów w naszym Premiere Elements. I tu możemy podłączyć różne camcordery, kamery internetowe, aparaty fotograficzne, cyfrowe itd. itd. Lecz ja mam to zapisane już w naszych folderach. Także po prostu co ja robię, to biorę wszystko, zaznaczam. I otwieram właśnie, tak jakby dodaję, dodaję te wszystkie multimedia. Widzę tutaj bardzo bardzo dużo interesujących rzeczy, które zostały zimportowane, tak jakby do naszego, do naszego klipu. I tutaj mam te, takie nagranie. Wiem, że tam jest pod koniec tego nagrania, to jest długi, długi film, ale tu mam także ten autobus, który chciałem tak jakby użyć mogę sobie tak jakby dojechać do tego autobusu i powiem, hmm, tu chcę zacząć, to nagranie ma się tutaj zacząć i dlatego nastawiam ustaw wejście. Tak jakby przycinam już tak jakby sobie to nagranie i e, powiem, hmm, to nagranie ma być dotąd, ustaw wyjście. i jestem gotowy, jestem pewny, że tylko to nagranie chcę, tylko ten kawałek tego długiego wideo, także mogę sobie go wziąć i ściągnąć, przeciągnij tutaj wideo. I automatycznie ten nasz film będzie się zaczynał właśnie tym ujęciem tego autobusu. Drugie ujęcie powiedzmy, tutaj nasz hotelik. Naciskam dwa razy na to na, na ten klip, i widzę, on jest dosyć długi. Nie potrzebuję go takiego długiego, dlatego w pewnym momencie nacisnę ustaw wyjście, żeby ono było przycięte. o tak mogę sobie przycinać i wciągam sobie na następny klip. Po czym następna opcja to jest na przykład jak wygląda w środku. Dwa razy naciskamy na ten klip o, tak i tu też możemy zobaczyć ustaw wyjście, przeciągam i widzimy że mamy trzy ujęcia. Pierwsze, drugie oraz trzecie, no i jeszcze te, te truskawki pięknie wyglądają, dlatego powiedzmy sobie, mm, takie dobre truskawki, o tak ma wyglądać i tu widzimy Magdę, tak jest i przeciągamy to dalej i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że możemy tak jakby ten nasz, to nasze nagranie przedłużać, przedłużać, dodawać dużo, dużo fajnych rzeczy. Na początku by się przydał tytuł. tak. No ta nasza wycieczka. Dlatego mamy tutaj po prostu ikonik dodaj te tekst. Tak jest. Dodajemy tekst. Jak nacisnę na ten ikonik to jest po prostu możliwość dodania wycieczki. Tak. Możemy przesunąć tą wycieczkę. Możemy oczywiście um, zmienić font na ten nasz, co, 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 mamy. Litos Pro to jest to, co chcę, a chciałbym. Tak jest, wycieczka. Możemy także zmniejszyć trochę em, wielkość tego tekstu. Tak jest fantastycznie, napis tytułowy, więc jest, tak, to jest, to jest e, bardzo przyjemnie, że możemy oczywiście też dopasować długość tego tekstu, on powinien tak, jakby tutaj tylko być pokazany na samym początku, i potem może zniknąć. Tak, dobrze to wygląda. Widzieliśmy także, że to wideo wyglądało tak trochę tak staro, tak? taki efekt był dodany. Dlatego jakby przejdźmy do następnej kategorii, edytuj, i tu mamy wiele efektów. Widzimy efekty echo, odwróć. Efekty kontrast i tak dalej. Tu widzimy bardzo dużo, bardzo dużo takich dobrych efektów, i także widzimy efekt stary film. Wow, to chyba to, co, co nam potrzeba. Naciskamy na opcję Zastosuj, i widzimy, że to wideo zostaje dopasowane tak, jakby wyglądało na starym filmie. Oczywiście mam możliwość też edytować tych efektów i powiedzieć więcej uszkodzeń. Sefia czerni biel powinna być większa, wahanie się tego, tego wideo powinno być większe. Także mam wie, wiele opcji. Jeżeli chcecie, to oczywiście możemy zawsze dostosować te efekty, także to jest bardzo dobre. Ale e, eksperymentujcie właśnie z waszymi wideo. Tu mamy też scalowanie, stabilizator, także jest, e, poświata i tak dalej. Jeżeli macie jakieś problemy z. Kolorami, to możecie dopasowywać. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Lecz co nam brakuje, jest to na przykład przejścia. Przejścia tu możemy eksperymentować. Eksplozja pudełka. Tu jest taki, taki, taki efekt. Co na przykład możemy zrobić? O, przesunąć go tutaj. Także na przykład przejście między jednym a drugim jest ekstremalne. Bardzo, bardzo to szybko przeszło. Tak jak widzimy, tutaj eksploduje to pudełko. Jeżeli nam się to nie podoba, możemy zrobić jakieś zawiasy takie. O, możemy też z tym eksperymentować trochę. Także po prostu tu też możesz sobie eksperymentować na wszystkie przeniknięcia przejścia i tak dalej. Widzicie o, tak to wygląda także całkiem, całkiem, całkiem miło. Um, oczywiście możemy nagrać sobie narrację. Tutaj możemy sobie dodać narrację, i e, mogę po prostu nagrać narrację prosto do, do tej ścieżki mojej. Także mogę sobie powiedzieć: O, tu, nagraj mi tę narrację. Witajcie w kreatywnej wycieczce. Zapraszam Was wszystkich. Będzie świetna zabawa już tego lata. Także mogę dodać. E, inną opcją jest Smart Sound. Smart Sound oferuje nam. Różne, tak by ścieżki muzyczne. Gdy otworzymy Smart Sound, który jest częścią Premiere Elements, mamy możliwość posłuchania, jakie tam są różne e, muzyczki, i możemy wybrać jedną, która nam się podoba. Możemy także powiedzieć: hmm, Nie tylko 30 sekund, lecz 40. Możemy także dodać różnych wariacji, tak żeby ona była bardziej interesująca. I powiedzieć, mmm, świetnie, to jest to, co mi się podoba. Send, i ona automatycznie jest dodana do tego momentu, tam gdzie ją chcieliśmy właśnie w naszym wideo. To powiedzmy na samym początku, możemy ją tak jakby sobie dodać, przesunąć na sam początek i odegrać od samego początku. Tak, to jest tak, jak sobie mniej więcej pomyślałem. Widzieliśmy w tym drugim wideo, że użyłem także efektów w tym momencie takich blue screen, green screen efektów, tutaj, które nagrałem po prostu sobie na szybko w studiu. Dlatego przechodzę z oś scen na opcję oś czasu. Każdy z Was, co zna Photoshop, czy Photoshop Element, to wie, że możemy tam pracować z warstwami. Tutaj też w Premiere Elements pracujemy także z warstwami. Tu widzimy warstwę 1, warstwę 2. Tu widzimy ten, też nasz napis, który leży tak jakby na tej warstwie. I to mamy to nagranie, które stworzyłem właśnie w Blueboxie. To jest tylko parę sekund, także nie potrzebujemy dużo tej, tej, tego. I mogę to po prostu nałożyć na nową warstwę, tutaj. I teraz jest magia, właśnie Premiere Elements. On em, zauważył, że tło zawiera właśnie jednolity kolor i mówi: Czy chcesz przeprowadzić scalenie wideo z użyciem tego klipu? To znaczy tak zwane kluczowanie. To znaczy on wyciągnie z tego klipu właśnie to niebieskie. I widzimy: tu jest niebieskie, tu jest wyciągnięte to niebieskie. Wow, to jest to, co potrzebujemy. Tak, jakby moderator został dodany do naszego, do naszego ujęcia. Możemy sobie nacisnąć i to zmniejszyć, jeżeli chcemy. Możemy na przykład powiedzieć, nie, nie chcę, żeby to było takie duże. Przesujmy to sobie może z boku. O, tutaj. I zrobimy takie przenikanie, to tak jakby. Także przejdziemy do edytuj przejścia. I powiedzmy sobie, normalne tutaj przeniknięcie, adytywne, krzyżowe rozpuszczenie się. Filmu o takie coś, możemy po prostu dodać na początku i na końcu tego nagrania. O, i w tym momencie widzimy, że on tak jakby przenika przejście. O, także to już jest piękne. Jeżeli chodzi o głośność tych naszych nagrań, to mamy możliwość także miksowania tego audio. Tu widzimy, że mikser bardzo dobrze działa i możemy miksować to audio, ale w tym momencie ja chcę tylko tak jakby to ściszyć, także tu mam taką żółtą kreskę i mogę ją przesunąć na sam dół i w tym momencie ten to nagranie, ten klip jest ściszony maksymalnie tak pięknie wszystko gra. Um, oczywiście możemy jeszcze dodawać wiele, wiele, wiele innych nagrań, które nam się tutaj podoba, lecz na początku to powiedzmy, mm, to na razie nam starczy te 15 sekund, by tylko tak pokazać na szybko, gdzie jedziemy, co, co robimy. Um, zobaczmy teraz oczywiście inne opcje, więc robimy udostępnij, i tutaj mamy możliwość eksportu to w różnych formatach online, na przykład na Facebook. Czy na YouTube możemy to od razu wysłać właśnie na te portale, które znacie. Em, możemy to także wysłać na nasz komputer. I tutaj po prostu wybierzmy sobie na przykład Flash Adobe Flash F4V em, to znaczy, potrzebujemy do tego flasha e, średni, internetowy o. Tak to może wyglądać. Udostępnij tylko obszar roboczy. Nazwa pliku jest oczywiście wycieczka. Tak jest. To będzie tylko 1 megabyte. Czas trwania jest 21 sekund, czyli na razie to nam starczy. Możemy to sobie oczywiście zapisać tam, gdzie chcemy. Kreatywna wycieczka. O tak. Zapisz. I. Jest renderowany cały nasz klip. Widać, że to jest bardzo szybkie i możemy sobie to zobaczyć w naszych plikach. Patrzymy zaraz tutaj, kreatywna wycieczka, i widzimy, właśnie ta kreatywna wycieczka FLV to jest to nowe wideo, co stworzyliśmy. Widzimy wycieczka, widzimy przeniki, widzimy moderatora. Wiele, wiele opcji, które tutaj dodaliśmy, i już jest gotowe, by dodać do naszego portfolio. Tak, to jest właśnie wideo. Następna. Sprawa to jest, e, powiedzmy, ta strona internetowa. Tu przejdźmy sobie oczywiście do, do Photoshop Elements, wracajmy do naszego organizera, który właśnie tutaj mamy, i możemy powiedzieć: hmm, te wszystkie fotki chcę wziąć, a tej fotki tutaj nie muszę brać. O, te fotki chcę sobie wziąć, by stworzyć tak zwany album online. I to możecie oczywiście użyć waszego serwera by tak jakby to dodać albo Photoshop Showcase tu Wam pokażę właśnie różne opcje, które są ale na początku musimy oczywiście powiedzieć, które zdjęcia wybieramy i możemy stworzyć tak zwany nowy album który nazywa się oczywiście Kreatywna Wycieczka tak jest, gotowe tworzy album online i tutaj Macie oczywiście możliwość dodania waszego, waszej prezentacji do Photoshop Showcase. Pisze, że jest to oczywiście darmowe, otwarte do wszystkich gości, itd, tak dalej. Możecie sobie przeczytać, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie to sobie zrobić. Jeżeli nie, to możecie oczywiście użyć waszego, waszej prezentacji i udostępnić to na dysk twardy, lub za em, Wyeksportować to do, na wasz serwer, na serwer, gdzie macie akurat możliwość to zapisania. Z tego serwera potem dodajemy to do naszego portfolio. To myślę, że pamiętacie. Tutaj jest taki jeden bardzo ładny motyw, bardzo go też lubię. To jest właśnie nasza kreatywna wycieczka z autobusem, i tu są te nasze wszystkie fotki, które zrobiliśmy. Jak widzicie, one są wmontowywane fantastycznie właśnie do prezentacji. Ja mówię, tak, to, to mi się podoba. Także eksportuj to na twardy dysk. Możemy oczywiście zapisać to też na CD i DVD, ale powiedzmy tak, e, chcę oczywiście to sobie zapisać e, w, w moim folderze kreatywna wycieczka. Tutaj i robimy online. Jest tu, jest wszystko gotowe. kreatywna wycieczka online. Tak, wszystko gra. Klik to jest eksportowane, i wszystko jest gotowe zapisane na naszym opcji. Tak, tutaj. O, kreatywna wycieczka. I jak teraz sobie zrobimy indeks, to widzimy, otwiera się to właśnie w naszym Firefoxie. I tak to będzie wyglądało, jak ktoś otworzy właśnie tego linka. Możemy posłać linka, ale fajniej to jest właśnie, jak przesyłamy mu to, tak jakby w prezentacji, właśnie portfolio. Dobrze. Przejdźmy sobie znowu do naszego portfolio i powiedzmy, hmm, tak. Tutaj stworzyliśmy oczywiście dokument Word. Dobrze, to już się wszystko pasuje. Um, jeszcze sobie zobaczmy, tutaj stworzyliśmy sobie tabelkę z wycieczką, dodaliśmy tą tabelkę z wycieczką i mamy jeszcze formularz oraz stronę, którą dodaliśmy. Zaraz złożymy wszystko razem, ale zajmijmy się właśnie może tym formularzem. Jak zrobić taki formularz? I tutaj przejdę po prostu do moich różnych obiektów. I tu widzimy, na przykład w opcjach dodatkowych, właśnie stworzyłem taką, takie zameldowanie tutaj. O, to jest to, co, co chciałem wam pokazać. Więc stworzyłem to w Wordzie po prostu. I to, co mogę zrobić, to jest oczywiście wyeksportować to, to do formatu PDF. Jak to zrobić? Naciskam prawą myszką i mówię: konwertuj na. Adobe PDF. Automatycznie Acrobat eksportuje to tak, jak właśnie chce, kreatywna wycieczka. I e, mówi mu tutaj, tak, to ma, to ma być właśnie zgłoszenie 2012. On to eksportuje i pokazuje mi właśnie w moim Akrobacie. Tak szybko to działa tak prosto. Teraz mamy to właśnie w Akrobacie. I możemy z tego stworzyć formularz online. Przechodzę do narzędzi, to co znamy i w opcji formularze mam opcję utwórz formularz. Jak to naciskam, to mam dwie różne opcje, które są bardzo dobre. Może mogę użyć bieżącego dokumentu lub wyszukać plików PDF, Wordzie, Excelu lub innego typu lub mogę zeskanować formularz papierowy, także jeżeli macie to już gdzieś tam wydrukowane, ktoś już tam zrobił, ktoś kiedyś tam tego, to możecie to po prostu zeskanować i on Wam rozpozna tekst, ponieważ Acrobat ma także opcję rozpoznać tekst i zamieni to na font normalny, komputerowy, także będziecie mogli to używać normalnie jako formularz. Lecz w tym momencie używamy bieżącego dokumentu, dalej... Tak, bieżącego dokumentu. I automatycznie on zauważa, ach to jest super. Po prostu on zauważył, gdzie mam, gdzie jest nasz podpis, gdzie jest nasza data, gdzie ma wpisać jakie opcje. Tak będzie to wyglądało w podglądzie. Tu musimy po prostu wpisać ja, Marek, zamieszkały, e, urodzony tu i tu. Zgłaszam się w terminie, e, w tym i tym. E, właśnie. By brać udział w naszej kreatywnej wycieczce. Podpis, data i wszystko gra. Także to już pięknie jest, możemy to zapisać, oczywiście. Zapisz jako i tu mamy e, możliwość, co zapisać jako PDF. A wycieczka, napiszę to online, byśmy wiedzieli, że to jest nowa, nowa wersja. Zapisujemy to i wszystko jest pięknie. Mamy także możliwość przesłać ten formularz e, do wypełnienia do naszych, lecz on będzie częścią właśnie naszego portfolio. Czyli ta opcja jest także już tak jakby gotowa. Już żeśmy stworzyli tyle różnych rzeczy, także przydałoby się teraz właśnie stworzyć nasze portfolio. Jak stworzyć portfolio? Otwieram mojego Acrobata. Gdy go otworzycie, macie możliwość po prostu Utworzyć portfolio PDF. Tak. Otwiera się nowa opcja i możemy sobie wybrać, który układ, który design naszego portfolio się nam najbardziej podoba. Ja lubię ten liniowy. Jak widzieliście, możecie też sobie importować układ własny, lecz ten liniowy jest całkiem ładny. Kliknięcie też jest całkiem ładne. Możemy też potem sobie zmienić ten design. Także. Nie, nie musicie się nic obawiać. Mogę dodać teraz pliki. Teraz jest oczywiście pytanie: które pliki dodajemy? Który plik był na początku? Na początku mieliśmy plakat, tak. Potem mieliśmy oczywiście tabelkę. Potem mieliśmy wycieczkę kreatywną. Mapkę. Kreatywny bazar, który tutaj też dodałem. Zgłoszenie online było w tym. Kreatywna wycieczka, informacje i tak dalej, i tak dalej. Wiele tych wszystkich rzeczy to już stworzyliśmy akurat w tym ostatnim czasie. I teraz Acrobat, jakby, dodaje wszystko pojedynczo do naszego portfolio. I tak tworzy to portfolio. Więc widzimy różne formaty naraz, właśnie w naszym portfolio. Więc widzimy trochę tutaj z chaosu. Na razie nie ma tego, co, co chcieliśmy, tak, jakby sobie zobaczyć, ale możemy to posegregować i dodać tam, gdzie chcemy. Także na początku jest nasz plakat, tak? Potem przydałoby się ta nasza mapka, jak na miejscu 2. Co, co mamy później? O, nasze wideo, które powinno być na miejscu numer 3. Powiedzmy tutaj stronka kreatywnego bazaru. Potem może być informacje o tym, tabelka, o, i mamy wszystko tak jakby posegregowane. Więc mamy tutaj kreatywna wycieczka, plakat, nowy, możemy też oczywiście opisać, witajcie, jako informacja dla wszystkich. Druga mapka, także tutaj też możemy skasować napis. To planujemy. Tak, świetnie. Wycieczka. Już zaraz widzimy, że ona działa także w portfolio. Wycieczka kreatywna. Nasze wideo. Pięknie. Kreatywny bazar. To jest um, baza twórczości. Tak możemy to napisać. Tu dodatkowe informacje. Tabelka Excel, czyli Wasze uwagi, oraz to jest właśnie zgłoszenie, czyli online. O, no, powiedzmy, formularz online. Tak jest. Tego, czego jeszcze brakuje, to jest ta nasza strona, którą stworzyliśmy właśnie tutaj, właśnie ta nasza wycieczka. Tu zrobiłem już takiego linka na, naszy, na nasz właśnie, e, naszą aplikację. Tak, jak to teraz dodać do naszego portfolio? I tutaj mam możliwość dodania zawartości internetowej. Tak, dodaj zawartość internetową. E, tu wpisuję właśnie naszego linka, który sobie skopiuję właśnie tutaj ctrl c i przechodzę znowu do portfolio i robię ctrl v nazwa pliku to jest właśnie wycieczka opis to jest online prezentacja online wszystko jest na ok i widzimy, że ten, ta prezentacja HTML online jest po prostu dana, czyli prezentacja online. To możemy też przesunąć może w, to trochę wcześniej. O tutaj. Tak jest. Tego, czego jeszcze nie dodałem, to jest właśnie kreatywny bazar. Tutaj i to mogę właśnie dodać utwórz plik ze strony internetowej to jest bardzo ładna opcja i po, możemy powiedzieć że kreatywny bazar którą stronę myślę że znacie tutaj mogę wpisać właśnie www kreatywny bazar i mogę powiedzieć ile poziomów mam em, tak jakby dodać z tego kreatywnego bazaru Także wpisuję tutaj kreatywny bazar, Mówię, pobierz tylko jeden poziom. Jak wiecie, strony internetowe są tak zbudowane, że przechodzi się z linka na link na link i są podlinki i w tych linkach jeszcze więcej jest linków. Także jak powiem, pobierz tylko jeden poziom, to on pobierze tylko stronę główną. Jeżeli powiem o dwa poziomy, to on bierze z każdego linka, pobierze jeszcze ten dodatkowy link. Czyli ta strona może być bardzo, bardzo duża także musicie zawsze uważać. Do tego dochodzi, że czasami strony skaczą między serwerami. Oczywiście jest link tam na YouTuba, tam na Facebooka i tak dalej, także mogę powiedzieć, zostań na tym serwerze, tylko na jednym serwerze i tylko w jednym katalogu. Także jeżeli to robicie jeżeli wkładacie sobie jedną stronę właśnie tak jakby do waszej prezentacji to pamiętajcie o tym że to może być dużo danych bo oczywiście bierze też wideo bierze wszystkie linki. Także tak możecie tworzyć tę stronę. Możemy powiedzieć że to ma być tekst czy to ma być HTML. Jaki układ ma być tej strony w jakiej wielkości ma być ta strona tak jakby dodana itd tak itd. Tak Wiele możliwości, ale w taki sposób właśnie utworzyłem właśnie tego PDF'a. Na końcu powiedzmy, że chcę dodać folder, to znaczy dodaj folder, gdzie są nasze zdjęcia. Tutaj jest online katalog i mam tutaj nasze media i możemy powiedzieć ach, dodaj te media medium, które są małe zdjęcia i mamy właśnie w środku. Nasze fotki. O, to nasze pomysły. Tak jest. Czyli teraz stworzyliśmy nasze portfolio. Ono będzie tak właśnie wyglądało. Możemy zobaczyć oraz zaraz je w podglądzie. Widzimy. Aha, kreatywna wycieczka. Do tego właśnie ta mapka. Nacisnijmy dwa razy. Widzimy właśnie mapkę. Widzimy oczywiście wideo, które zaraz startuje. Widzimy podgląd naszej strony. Kliknijmy dwa razy, i automatycznie ta strona zostaje otwarta, właśnie w naszej prezentacji. Widzimy oczywiście stronę Kreatywnego Bazaru. Tak jest. Tutaj też nasz dokument Word, Excel. Nasz formularz, który tutaj mamy oraz nasze fotki. Te fotki, właśnie, możemy sobie zerknąć na te fotki. Wszystkie są w środku. Pięknie. To, co by nam się jeszcze przydało, przechodzimy z powrotem do edycji. To jest może um, inny w, w, widok tego, um, no bo to wygląda tak trochę wszystko jasno, niebieskie. To te motywy graficzne są takie dziwne, dlatego przejdźmy może na czysty. To jest całkiem ok. Biuro techniczne, to widzimy dużo drzewa, nowoczesny o, Możemy powiedzieć nowoczesny, że półprzeźroczysty to jest jedna opcja. Lecz e, powiedzmy, tutaj możemy też dodać tła. O! Tła. Możemy tutaj wybrać nowe tło. E, I tutaj mamy na przykład: możemy wybrać sobie nasz plakat. E, lub na przykład zdjęć to zdjęcie właśnie z tej prezentacji. Otwieramy, ona jest bardzo, bardzo duże to zdjęcie, dlatego powiedzmy, pokaż wszystko, hmm, może nie, rzeczywista wielkość, ale przesuniemy to w, w górny róg i zobaczymy, o, tak żeby widać właśnie było te trampki, to jest brak krawędzi, lewy górny róg, krycie obrazu powinno być trochę mniejsze, żeby ono nie było takie aż, aż ostre, rozmycie obrazu może też troszeczkę, o, i możemy tak sobie dodać, jeżeli tam się nie podoba powiem nie, jednak ten pół by był lepszy to sobie możemy wyobrazić i jeszcze raz prezent krawędzi lewy górny róg krycie obrazu mniejsze o, rozmycie obrazu lekkie i już to dużo lepiej wygląda, moim zdaniem także po prostu jest taka nasza, nasza nutka w tym wszystkim dobrze, no to jesteśmy gotowi Właśnie tutaj mamy możliwości układu, tak jakby tego, i tu możemy sobie zobaczyć te nasze pliki. Także każdy plik w tym portfolio może być ściągnięty na komputer. Widzimy także tutaj listę, właśnie z naszymi plikami. Widzicie także, że każdy z plików ma strzałkę, wydziel plik. Także zawsze możemy go sobie ściągnąć tutaj, właśnie z tej prezentacji, jeżeli ktoś chce. To może ściągnąć, wydziel plik, i tak dalej, tak dalej. Oczywiście naklikniemy tutaj dwa razy. To widzimy, że możemy otworzyć ten plik w danej aplikacji. I mamy możliwość zawsze dostania informacji właśnie, co to jest za plik, jaki on jest duży, kiedy on został zmieniony, kiedy został dodany i tak dalej, tak dalej. Wiele, wiele opcji, wiele informacji. Bardzo szybka możliwość wysyłania tych plików. Nie muszę wysyłać tego z jednego ogromnego e-maila, tylko wysyłam jednego PDF-a, który jest, może być otwarty właśnie w normalnym readerze. I mogę sobie sam tak jakby dodać, w jakiej kolejności wysyłam właśnie te nasze dane, jakie te dane mają być. I mogę zawsze sobie zobaczyć w readerze, jak to wszystko wygląda. Opcją udostępni mamy możliwość właśnie wysyłania tego e-mailem. Tutaj możemy wybrać ten plik portfolio 1 pdf i dołączamy naszego e-maila. lub jeżeli ten plik jest oczywiście większy możemy użyć do tego Adobe Send now online To jest serwis Adobe, który możecie używać By właśnie wysłać te pliki tutaj adresatów, do których chcecie wysłać właśnie to portfolio i. Automatycznie ci adresaci dostają informację. Tam jest portfolio dla Was, tam jest link i mogą sobie ściągnąć tego linka wtedy, kiedy chcą, wtedy, kiedy chcą właśnie to zobaczyć. Możecie oczywiście wydrukować ten cały portfolio, lecz teraz najważniejsze jest to, żeby zapisać oczywiście ten nasz katalog, ten, tą naszą prezentację. Tutaj mamy już wycieczkę portfolio, lecz napiszemy wycieczka portfolio 2012. Na, zapisujemy to i automatycznie to portfolio jest zapisane, widzimy mamy plakat, mamy mapkę, mamy film, mamy link online, inne strony, wiele, wiele dokumentów, które są po prostu zapakowane w jeden mały PDF. Dziękuję Wam serdecznie, jeżeli macie pytania, piszcie do Was, jeżeli chcecie zobaczyć coś nowego, jeżeli Was coś interesuje bardzo, zawsze możecie do nas napisać. Dziękujemy, do widzenia.